W całej historii skoków narciarskich mistrzów było bardzo dużo. Wiele mistrzów z różnych krajów. Tak więc teraz zaczynamy turniejem czterech mistrzów, turniejem przeze mnie wprowadzonych i turniejem, którym zaczynamy również przygotowania do letniego Grand Prix oraz do Pucharu Świata. No i co? Pokrótce tu przedstawię co się będzie działo w pierwszym konkursie i zacznijmy od skoczni. A skocznia to pójdę w kłopie, nie będę tutaj mówił o tym, jaka jest skocznia, bo już na tej skoczni skakaliśmy w sezonie Pucharu Świata. Także przejdźmy dalej. Pierwszym naszym mistrzem będzie nikt inny jak Takanobu Okabe. Japoński samuraj latający, który 1970 roku, dokładnie 26 października, urodził się w Shimokurze. Okabe w swoim dorobku ma 23 podia, w tym 5 wygranych, i właśnie ostatnią wygraną było Kuopio, natomiast pierwszym jego zwycięstwem było Kusamo. Było to 7 grudnia 1996 roku. Zadebiutował natomiast w zawodach na swojej ziemi, czyli w Japonii, czyli w Sapporo 17 grudnia 1988 roku. Niestety był to jak no trochę no słabo pewnie wspomina Takanobu Okabe ten konkurs, bo w swoim debiucie tak jak powiedziałem, na Okurayamie uzyskał miejsce 47. Jeśli chodzi natomiast o rekord życiowy, to 217,5 metra ten Takanobu poleciał najdalej w swoim życiu. Natomiast najważniejsze jego sukcesy to Igrzyska Olimpijskie, tutaj tylko w drużynie, pierwsze i drugie miejsce. Natomiast w Mistrzostwach Świata został indywidualnym mistrzem w 1995 roku, mistrzem świata w Thunder Bay. Jeśli chodzi o drużynę, to 4 razy stawał w Mistrzostwach Świata na podium. Było to raz drugie miejsce w Trondheim i 3 razy trzecie w Thunder Bay, w Sapporo oraz w Libercu. W Pucharze Świata w lotach ten rekord widać, że kiedyś był bardzo dobry, ale no Takanobu Okabe również był dobrym lotnikiem i 2 razy w cyklu Pucharu Świata w lotach stawał na drugim miejscu. Natomiast jeśli chodzi o letni Grand Prix, wygrał raz i było to w 1994 roku. Jeśli chodzi o Takanobu Okabe, to nie tylko tutaj ostatnie zwycięstwo się kojarzy z Kuopio, ale również to, z czym najbardziej zasłynął ten skoczek, oprócz wiadomo swoich dobrych skoków, bardzo dobrych niekiedy, zasłynął tym, że w Kuopio oddał najbliższy skok w historii, tam chyba było około 20 metrów i dlatego też pierwsze zasady konkursu, liczy się jeden najkrótszy skok w Kuopio. Zakazany jest gibon oczywiście, belka jest dowolna, czyli jeżeli chcecie skakać z belki numer 12 przy wietrze z tyłu, to proszę bardzo, jeżeli chcecie przy siódmej belki przy wietrze pod narty, to proszę bardzo, także belka jest dowolna. Sposób odbicia również jest dowolny, czyli możesz odbić się bardzo wcześnie, a możesz się wybić z progu, tak jak normalnie się wybijasz. Tak jak wspomniałem, jeden skok wysyłamy, czas do 2 kwietnia i punktacja jest tak jak w Pucharze Świata. No i co? No i po jeszcze krótkie informacje dam oczywiście po wstawieniu tego filmika na stronę. Jakby co, jakbyście chcieli się pytać, to zapraszam do mnie pytania, bo ja jestem organizatorem tego konkursu, tego turnieju. I no, zapraszam przede wszystkim do pytania, jeżeli macie jakieś
pytanie odnośnie pierwszego konkursu, czyli ogólnie któregoś konkursu, to na prywatnej wiadomości na Discordzie, a kod to nic innego jak Takanobu Okabe, przepraszam, jak nazwisko Takanobu, czyli Okabe. No i co, życzę krótkich skoków, bo tutaj się liczą krótkie skoki. I przede wszystkim, no, nie można tutaj dać jakiegoś konkretnego faworyta, bo jednak tu nawet ci nieco gorsi skoczkowie mogą zamieszać sporo. Także życzę tych krótkich skoków, bardzo bliskich. No i co, no i życzę miłego dnia również dzisiejszego i przygotowania do letniego Grand Prix Pucharu Świata. Czas zacząć. Cześć.